Hej, witam was, siemanko, z tej strony Huntsman Spider. Dzisiaj mam do was przesyłkę ze sklepu e-bazyliszek. I co tam powinno się znajdować? Gramosoa pulchripes, 55 sztuk karaczanów argentyńskich oraz dwie miseczki, które dam swoim dwóm pająkom. Gramosoa pulchripes stadium jakieś 2,5 cm ciała. Troszeczkę została bardzo szybko, wczoraj została nadana, już dzisiaj jest. Tam mi się tor szykuje, bo trochę taki suchawy ogólnie. Zapomniałem sobie przygotować. Nie wiedziałem za bardzo, o który przyjedzie kurier. Zobaczmy, co te przygotuję. Dobra. Możecie słyszeć mojego małego kota, który się wydziera. Okej. Oczywiście wszystko w pełni zapakowanym steroboksie, jakieś wytłaczajki. A tam dalej jest, a tu jest steroboks. Tutaj jest heatpack. O, tutaj mamy jakiś magiczny pakunek, który nie wiem co jest. Tutaj, tutaj są poidełka. To miało być małe i chyba te małe to takie dość duże. Ale na pewno mi się przydadzą. To w sumie... Nie no, w sumie może... Może nie będą najgorsze. Widziałem heatpack. Heatpack w sumie zimny. Czy... Taki sobie. Mamy karaczany argentyńskie, 55 sztuk. Powinno być. Coś tam dalej jeszcze jest. No nie, dalej jest już tylko pust. No to styroboks. To styroboksie to nie jest nasza gramostola. Zobaczymy. Widzę, że jest. Zaraz sobie zobaczymy, czy żyje. O, jest. I nawet ładnie wygląda. Zaraz spróbuję wam jeszcze bardziej pokazać. Jest. Gramostola pulchripes. Dobra. Teraz
Zajmiemy się pojemnikiem. Ogarniemy. Ogólnie to jest stary pojemnik las Jodory parachybany. Stąd napis. Las Jodora, bo sobie kiedyś tak podpisałem. Stary, jakiś tam torf. Bierzemy torf trochę stąd. Myślę, że ta miska na pewno tutaj może być trochę przydurzawa. To chyba moje najdroższe zakupy. To bazylii szkło. Teraz jakieś dekoracje zrobiłem. To za przydurzawe to. Ale weźmiemy... Nie, to też trochę duże. Chociaż o, zawsze możemy to spakować w taki sposób. Jakiś, o, albo w taki, o, w taki sposób, taki kokos, łupiny kokosa, wsadzimy. Tutaj można zawsze się troszeczkę obsypać torfem. Trochę dosypimy torfu, warstwę. O, to tak jak to mówiłem, bo w ten sposób eliminujemy możliwość, żeby sobie tam zbudował. Mam nadzieję, że zbudowała dom jakiś. Sztuczny zieleń. Można gdzieś tutaj dać. O. Nie trzymał się. Nic lepszego chyba nie znajdę. To zrobimy w ten sposób. Sobie użyjemy liścia. Jest. O, teraz zakopiemy. Na pewno lepiej to trochę wygląda. Aczkolwiek wciąż nie zbyt mnie zachwyca. No ale dobra. Będzie wesoło. Teraz trzeba przełożyć pająka. Okej. Niemiętnie mi to wychodzi. Przy tym się trochę... Okej. Dobra. Teraz wezmę drugą pęsetę. Dobra, widzę, że pajączek sobie próbuje wyjść. A,
Panią się prezentuje. Tak. Się prezentuje nasz ptasznik. Gramostola Pulchripes. Jest to moja trzecia gramostola. Widzę, że tutaj wychyla łapy. Nie wychylaj łap. One się przytną. Jeszcze. Okej. Dobra, jest. No. To jest taki ładny ptasznik. O. Teraz zajmiemy się karaczanami. Pojemnik dla karaczanów, właściwie z ich jakimiś młodziakami, tylko takimi niezbyt jeszcze wyrośniętymi, też gdzieś były. O, widzę, że hydrożel się skończył, teraz uzupełnimy. Ładnie wszystko uprząt, wyciągnąć, wytrząsnąć. Dobra. Z miski, wtedy z tego, co miało być miską. Z miski jeszcze karaczane. O, jest takie małe, ładne główienko. Nie wiem, czy to widać. Mały Argentyńczyk. Mam nadzieję, że starsi go nie zjedzą. Dobra, i teraz sobie uzupełnimy hydrożel. Jest. Droże. No. To w zasadzie tyle. Dawno żadnego unboxingu nie było. Albo w ogóle nie było. Więc, że ktoś nie wiedział, jak wyglądają, przychodzą pająki i tak dalej, to albo takie karmówki, no to tak. Tutaj oczywiście jest Styrobox, który w jakiś tam stopniu zapewnia ciepełko naszym zwierzakom. Oczywiście jest to bardziej opcjonalna rzecz. Tutaj faktura. Paragon. Miseczka, wysyłka. Zadbałem o to, żeby pająk przyszedł cały i zdrowy. No i jest. Cały i zdrowy. Hipak trochę grzeje. W sumie trudno powiedzieć, bo trochę jak się go dotknie, to taki trochę zimnawy, przynajmniej nie ciepły, a teraz jak go dotknąłem, to taki ciepławy się zrobił. Styrobox.
wyrawiony, ale jest. Taki fajny rachunek. Sobie styrobox jeszcze zostawię. Wiecie, no dobrze bym sobie zostawił, bo on może mi się przydać. Wiecie, jakbym coś przywoził z giełdy, to sobie tutaj go wsadzę. Do styroboxu. On niby dziurawy i trochę te funkcje które termiczne trochę są osłabione, ale zostawię to sobie. Bo czasami jeżdżę na giełdy i mam nadzieję, że się niedługo na jakąś znowu wybiorę. Na jednej niestety się nie pojawiłem ze względu na zabieg, który miałem. A to sobie zostawię, bo mówię, przewożeniu zwierząt może mi się to naprawdę przydać. Na inne takie klimaty jak są ostatnio. Trochę chłodu, trochę mrozu, trochę śniegu. Dzisiaj śniegu to ostatnio tak mało. Okej, to może jeszcze sobie zajmiemy w sumie miseczkami, to się na razie i tak nie zamierzam, muszę dokupić hydrożel. Ale mogę przymierzyć, czy się przynajmniej zmieszczę u moich ptaszników. Jednym pierwszym ptasznikiem, którym spróbujemy przymierzyć, jest to Chromatopelma cyanobascenes. Może być mocno niezadowolona z tego, że ktoś jej psuje dom. W sumie sam nie byłbym zadowolony z takiej rzeczy, ale dla nawodnienia ptasznika muszę to zrobić. W sumie może być. Bardzo prosta, krótka operacja. Tutaj później się pojawi hydrożel. Tak jak powiedziałem. Teraz, tutaj. Musimy zdjąć całe, bo znów musimy to zrobić. A to, że to jest Haplopus Columbia Gross. Ładnie panią przyjmuje pająk. Tylko troszkę mi szkoda tego, że będę musiał trochę mu zdewastować to wszystko, ale niewiele, no może tylko tyle. Dobra. O, jest. Dobrze. No to ja się z wami żegnam. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja coś jeszcze nie spróbuję wrzucić z jakiejś gry, a mam parę nowych gier, m.in. Alien vs Predator 3, no ale chciałbym na razie dokończyć tę serię, co zacząłem. Też także mam Hitman Rozgrzeszenie, więc w sumie to tyle. Ja się z wami żegnam i co powiedziałem, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, na razie, siemanko.